naprawdę base wprowadzenie, powiemy sobie o definicjach, o tym, jak to wygląda, idea testów, jakie są środowiska uruchomieniowe, trochę o TDD, co i jak testować, jak wygląda rzeczywistość. Wszystko, co będę wam dzisiaj opowiadał, to jest taka moja perspektywa punktu widzenia testów jednostkowych, jak to się odbywa w różnych projektach. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem w ogóle. Jak się ma teoria do rzeczywistości. I wszystko właśnie z perspektywy takiego mojego jakiegoś doświadczenia, przygody z programowaniem na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ja się jeszcze tak przedstawię, Marek Kawczyński, ojciec, mąż, programista. Mam dwie piękne córeczki. Pracuję w Azteku jako, no, też programista, też programuję jeszcze czasami na pół etatu, ale razem tutaj z obecnym kolegą Mateuszem jesteśmy, zarządzamy grupą programistów dosyć sporą z ramienia Azteka, a projekty, w jakich pracowałem w swoim życiu, to głównie przez sporą część czasu zarządzanie dokumentacją medyczną, jakieś integracje z różnymi systemami, projekty klasy BPM, obiegi dokumentów, zarządzanie na sieciach w energetyce. No i aktualnie pracuję przy takim softcie, jeśli pracuję, do zarządzania innowacjami w dużej korporacji farmaceutycznej. Całe życie programowałem w Javie, teraz w JavaScriptie od paru ładnych lat, także dzisiejsze przykłady i wszystko to będzie tak trochę nakierunkowane na ten nasz piękny, kochany JavaScript. Tu mam taką definicję jeszcze po angielsku, bo książki Tomka Kaczanowskiego Practical Unit Testing with TestNG and Mockito nie ma chyba w wersji polskiej, albo jak ja ją kupowałem, to nie było. Tam wyczaiłem takie fajne zdania, taką fajną definicję możecie sobie przeczytać na temat idei w ogóle tego, no bo o co chodzi z tymi testami? Testy, unit testy, takie testy jednostkowe mają na celu dać nam taką pewność, przekonanie, że nasze klasy, funkcje działają i działają prawidłowo. Poza tym działaniem też spełniają jakieś określone zachowania, czyli coś jakoś reagują, coś nam dają, są jakimś fragmentem większej układanki, który chcemy w czasie developmentu przetestować i mieć pewność, że to, co wytwarzamy, jest dobre. W ogóle idea super, nie? Chodźcie, napiszemy kawałek kodu po to tylko, żeby sprawdzić nasz kod. Dla mnie super sprawa. Także parę osób gdzieś tam usiadło, wymyśliło. No i rozpropagowało się to na świat. W różnych formach są różne podejścia. Dzisiaj sobie powiemy też o TDD, czyli Test Driven Development. Jak to się ma do wytwarzania, czy warto, czy nie, plusy, minusy. Ale ogólnie idea jest taka, żeby napisać kawałek kodu do przetestowania naszego kodu w warunkach takich izolowanych, czyli wyjmujemy naszą funkcję, klasę z tego całego naszego programowania i sprawdzamy, czy robi to, co powinna. Książkę Tomka Kaczanowskiego polecam, jakby ktoś chciał naprawdę zacząć przygodę z testowaniem, z testami jednostkowymi, warto przeczytać. Przykłady z Javy, ale mega uniwersalne. No to już mniej więcej powiedziałem, czym jest test jednostkowy, definicja z wiki, czyli metoda testowania tworzonego programowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów programu. Tak jak mówiłem, napisaliśmy kodzik, klasę, funkcję i chcemy zobaczyć, czy działa. Czasami, czy daje na wyjściu oczekiwane rezultaty, ale też czasami, czy spełnia pewne zachowania, bo funkcja nie zawsze musi zwracać jakiś wynik, może tam coś popchnąć dalej, tak? Jakiegoś maila wysłać, cokolwiek.
No to tak parę aspektów, o których też już mniej więcej powiedziałem. Pomyślcie sobie, że ten fragmencik, ta układanka, te puzzle to jest cały nasz system. Zielony kwadracik, zielony puzzle to jest nasza klasa, nasza funkcja, którą chcemy przetestować. Także testy skupiają się na pojedynczej klasie i funkcji. Jeżeli mówimy o pamiętajcie, co cały czas mówimy o testach jednostkowych. Nasze testy muszą, czyli w momencie, w którym piszemy taki test, musimy kontrolować środowisko, w jakim nasza funkcja lub klasa jest wykonywana, gdzie jest testowana. Dlaczego? Dlatego, że no wiadomo, zawsze są jakieś zależności, tak? Czy to przy klasie, czy też funkcja czegoś potrzebuje, zawsze jest coś wokoło. To nigdy nie jest takie pięknie, że my napiszemy klasę, wrzucamy sobie tam gdzieś pliczek, czy tam funkcja, ona sobie tam jest i będzie sobie, zrobi sobie wszystko sama i wszystko sama zadziała. No to jest zawsze fragment jakiejś większej układanki. Dlatego z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, największy problem z zaczęciem w ogóle pisaniem testów przez deweloperów, to jest właśnie poukładanie tej całej układanki wokoło. No bo wiadomo, chcemy, przychodzi taki moment w naszym życiu, chcemy testować, ale kurczę, no blokada z rozpoczęciem, mimo tego, że na milionach blogów same, gdzie wpijemy do internetu, to wszystko niby jest easy i tak dalej, ale jeżeli już, nie daj Boże, jesteśmy w projekcie, gdzie chcielibyśmy zacząć, a nie ma, no to się nagle robią schody. Także w naszych testach jednostkowych w pełni musimy kontrolować środowisko, w jakim je uruchamiamy. O, nie interesuje nas użytkownik końcowy, ponieważ testy są niezależne, powinny być. Z tym jest różnie. One są przede wszystkim dla nas, nie? To tak jeszcze raz powtórzę, pamiętajcie, testy jednostkowe są dla deweloperów, nie dla kogoś innego. To ma nam pomóc w tym, żeby pisać szybciej, sprawniej i bezboleśnie. No i wykonujemy je często, czyli muszą uruchamiać się szybko. No nie możemy czekać, nie wiem, 5 minut, aż się nam test odpali, bo my tam musimy, nie wiem, środowisko postawić. No nie, to tak nie działa. Także testy jednostkowe muszą się uruchamiać bardzo szybko. No i istnieją po to, tak jeszcze raz powtórzę, żeby zweryfikować, że nasz kod działa. Jeszcze raz, innymi słowy, piszemy kod do testowania naszego kodu. Takie trochę masełko, ale mega odzwierciedla to, czym testy jednostkowe są. No, definicji, wiecie, możecie znaleźć multum, ale na dzień dzisiejszy, tak pamiętajcie, a dzisiaj za dużo was nie nauczę, nie? Praktycznie tam szansa, żebym czegoś was dzisiaj nauczył, jest zerowa, a ja wam pokażę pewne rzeczy, kto coś zapamięta, to jego. Ja chciałbym, żebyście zapamiętali, że testy jednostkowe to jest pisanie kodu do własnego kodu, po to tylko, żeby sprawdzić, zweryfikować, czy on działa. Przygotujmy się, testy nadchodzą. Ten pan tutaj jest nieprzypadkowy, bo tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, że z testami jednostkowymi to jest trochę tak jak z tym Winter is Coming, nie? Ktoś nagle przychodzi, każe pisać, to się okazuje zimne, srogie, niefajne, ale koniec końców później przychodzi lato i jest okej. Prosty przykład testu jednostkowego. Bardzo prosty. Czy ktoś się z czymś spotkał, z takim pojęciem jak optional? Javowcy powinni. Czy ktoś wie, co to jest? Nikt? Naprawdę mam kubki dzisiaj. Za dobre odpowiedzi są kubki rozdawane. Ktoś wie, czym jest optional? Czy tak wytłumaczyć? O, Mateusz podnosi rękę, że wie. Mniej więcej. Zobaczycie, bo później kawałek optionala to można napisać z wykorzystaniem nowych feature'ów w JavaScriptie w dwóch linijkach kodu. W trzech.
czterech z domknięciami. Zobaczycie, bo on gdzieś się tam nam przewinie. Bardzo prosty util, który ma no, w najprostszej implementacji dwie metody, is present i or, czyli wywołujemy sobie optionala z reguły na jakiejś zmiennej, jakiejś wartości, która może być nulem, nie musi. I od razu mam informację, czy jest tam, jest, czy jest obecna. To jest optional, może być opcjonalny. Lub jest też metoda taka core'owa or, czyli jeśli nie ma, to ja chciałbym to. I wartość jest zwracana. Takie bardzo przydatne, jeżeli nie mieliście styczności z Javą, to polecam optionala w JavaScriptie. Dużo rzeczy upraszcza, a też ten kod wygląda lepiej, inaczej. No, ale nie o tym. Wracając do testów jednostkowych. Prosty test, który ma nam sprawdzić, czy metoda isPresent zwraca poprawne rezultaty. Nic prostszego. I wierzcie mi, nawet napisanie takiego testu, jeżeli ktoś nie rozpoczynał, a wiem, bo przewijam się przez multum projektów, widzę, jak te projekty startują, jak zaczynają, jak deweloperzy podchodzą, spędzają mnóstwo czasu, łamią klawiatury na tym, żeby w ogóle to zadziałało. Ja pamiętam siebie na jakiś taki początek mojej przygody z testami kupę lat temu. Jeszcze pisałem wtedy w dotnecie, w C-Sharpie i wtedy był taki, to się nazywało, Visual Studio Express, był podział na Expressa i nie Expressa. Nie Express był płatny, a w Expressie nie było wtyczki do testów. Nie można było ich odpalić. I wierzcie mi, ja spędziłem jeden wieczór, żeby jakoś zhakować i odpalić, tylko po to, żeby odpalić, nie? I ja już takie... Super, także ustawienie środowiska czasami nie jest proste. No tutaj niby npm install, jakieś środowisko, moka czy cokolwiek i nagle puch, nie działa. Exception, tu coś leci, tam coś brakuje, nie w tej wersji. No trzeba czasu trochę poświęcić, ale to jakie doświadczenie na tym zdobędziecie, to już jest wasze. Ja zachęcam, żeby tam trochę klawiatury złamać, jeżeli ktoś nie pisał, żeby spróbował. No a teraz trochę o takich benefitach w sumie, co my z tego będziemy mieli, bo to każdego z reguły interesuje. No i pierwsze, oszczędność czasu. Wierzcie mi, jest oszczędność czasu. Wyobraźcie sobie sytuację, nie wiem, ręka do góry, kto jest tutaj takim typowym frontend deweloperem, pisze JavaScript po stronie frontu. No, trochę jest. A kto pisze backend gdzieś tam w JS-ie? A resztę rozumiem inne języki, spoko. Ja na przykład mam tak, że pisząc powiedzmy jakieś komponenty w Reakcie, to zanim je napiszę, zanim uznam, że to już działa i czas tam jakoś to ostylować, w ogóle nie włączam przeglądarki. Jak ja miałbym się przełączać pomiędzy moim tym a przeglądarką i cały czas odświeżać, czekać aż to mi odpowie i tak dalej, no to uwierzcie mnie, chyba bym, nie wiem, włosy z głowy powyrywał i rzucił tym laptopem przez okno już dawno. Testy działają bardzo szybko, teraz mamy tak świetne środowiska, że tam jakieś minus, minus watch i przeładowuje nam wszystko w tle, kiedyś tego nie było, także no, oszczędność czasu jest bardzo duża. I to chciałbym postawić na pierwszym miejscu, żebyście wiedzieli, że naprawdę pisanie testów jednostkowych pozwoli wam zaoszczędzić czas. No wiadomo, jak z czasem, ja tam wolę, nie wiem, iść pobiegać, czy popływać, czy pojeździć, niż tam w tym zaoszczędzonym czasie, niż siedzieć i dłubać. A też punkt dla biznesu, nie? Bo tam często jest taki dylemat, nie, dobra, nie piszcie testów, bo nie, szkoda czasu. Przykład z życia wzięty. Na początku tego roku u jednego z naszych klientów startował bardzo duży projekt, bardzo dla nich ważny. Multum ludzi tam zatrudnili, robili wycenę i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście deweloperzy dali narzut na testy jednostkowe, wynoszące 1/3 estymaty. No, można byłoby się pokusić o więcej, ja bym przemnożył razy dwa.
ale dali 1/3, tak żeby nikt tam ich nie zhejtował, nie? Wiecie, że projekt duży, tak ktoś policzył 1/3 tyle pieniędzy. Boże, nie, nie piszcie testów. No i soft ma być, miał być oddany w maju. Pisało go 25 ludzi. Nie jest do dzisiaj. Może będzie. Korowi ludzie odeszli, bo w pewnym, na tym etapie, w którym oni już kończą, mogę wam powiedzieć, że ten soft jest od miesiąca na jakichś UAT testach i tam same krytykale lecą. Przez jakieś pierdółki z reguły w kodzie, nie błędy biznesowe, nielogiczne, tylko jakieś takie pierdółki, bo ktoś czegoś nie przewidział, że jak ja napiszę taki komponent, to ty użyjesz go w taki sposób. Bo się nie zastanowił. Także teraz się zastanawiają, czy chcą zacząć pisać testy jednostkowe, chociaż. No, zobaczymy. Co nam dają jeszcze testy? No przede wszystkim też pokłosie tego, co mówiłem przed chwilą. Pisząc test, to ja muszę trochę ten problem zgłębić. Przy TDD to też jest bardzo istotne, o tym sobie jeszcze powiemy, ale to jest na pewno głębsze zrozumienie problemu. I testy to jest właśnie taki moment, w którym pisząc zastanawiamy się, myślimy i jesteśmy w stanie więcej wykombinować, wyeliminować część fuck-upów na samym początku. No, to jest też taki plusik, chociaż nie zawsze, ale no, przy podejściu TDD to też na plus. Ale no, jeżeli napisałem, otestowałem, to w ramach tego, co tam robię, nie zmieniając funkcjonalności, mogę to jakoś, wiecie, wypolerować, polepszyć, poukładać. Także jakaś refaktoryzacja, zmiany są bezpieczniejsze. No i przede wszystkim piszę testy, to jestem gość, nie? Jak nie piszę, no to też jestem gość, ale nie taki gość, jak taki, który pisze. Także na pewno, przede wszystkim dla zespołu, to jeszcze pewnie gdzieś powtórzę w tej prezentacji, pisanie testów jednostkowych daje taką pewność siebie, nie? Zespół naprawdę piszący testy ma większą pewność, jest bardziej przekonany do swojego kodu, niż zespół, który tego nie robi. I to wiem z doświadczenia, widziałem, wierzcie mi, tak jest. Jak nie wierzycie, to trudno. Dobra, ja wam teraz powiem tak z mojej perspektywy, czym testy nie są. Tu mam takich parę slajdów, po których tam możliwe, że ktoś mnie zhejtuje, powiesi i będzie na mnie psykład, ale jak ze swojej perspektywy powiem wam, czym według mnie nie są i w czym w ogóle nie pomagają. No, zabezpieczenie przed bugami. No, bugi będą zawsze, nie oszukujmy się. Może to jakoś zredukuje, ale jeżeli wam ktoś mówi, że plusem tego, że będziecie pisać test jednostkowy, jest to, że zabezpieczycie się przed bugami, no to nie jest prawda. To jest trochę taki marketing, nie do końca według mnie prawdziwy, bo tak nie jest. Gdzieś ostatnio czytałem jakiś raport amerykańskiej instytucji, że co tam było napisane? Tam było napisane, że pisanie takich testów jednostkowych uchroni nas przy jakimiś pomiędzy 20-30%, a tak naprawdę to dopiero zespół zdedykowanych testerów, którzy testują nasze oprogramowanie jako finalny user, pozwoli nam na zabezpieczenie tego softu na poziomie 90%. Także no, testy jednostkowe są dla nas, nie po to, żeby chronić nas przed bugami, tylko po to, żeby pomóc nam w developmencie. Nie? Zapamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Testy mają pomóc wam w developmencie. Ja to będę dzisiaj powtarzał parę razy. No. To jest, zastanawiałem się, czy to wrzucić, czy to nie wrzucić, ale wrzuciłem. Testy nie są religią. Czy wy piszecie, czy nie, to nie jest wymiernik, żeby was, nie wiem, wieszać na was psy, hejtować. A mam wrażenie, że w niektórych projektach, niektórych firmach to urasta już po prostu naprawdę do religii. Zaraz zacznie ktoś tam gdzieś testołtarze budować, ale naprawdę nie powinno być testowanie, nie powinno być tak traktowane według mnie i nie powinno mieć wpływu na to, czy my to oprogramowanie zrobimy, czy nie, bo jeżeli testowanie zespołowi przeszkadza, nie jest w stanie, bo nie wiem, bo nie jest, no bo może mentalnie jest jakaś blokada, jakaś szuflada,
i w pewnym momencie życia tego projektu czy swojego życia jako dewelopera, no nie potrafię. Wstydu zero. Trzeba po prostu gdzieś poszukać, pogrzebać, popytać kogoś innego, ale na pewno nie religia. No i takie stwierdzenie, które gdzieś tam wszędzie się przewija, że testy to jest świetna dokumentacja. To ja wam powiem tak, wchodzę, tam mi mówią, że no super projekt, mnóstwo testów, nie, tam ja mówię, jakieś doki, coś, żebym tam poznał w ogóle, mamy testy. No dobra, nie, super, świetnie, bardzo się cieszę. Otwieram jedne testy, nie, 1000 linii kodu. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Przeglądam. No po prostu nie do przeczytania, nie? Wagonów na 3 linie, także mi szyja boli od zawijania. No jeżeli się pisze słabo, no to później to słaba dokumentacja, nie? Także z tym stwierdzeniem, że testy to dobra dokumentacja, to ciężko. Zwłaszcza po stronie, mam wrażenie, frontendowej to jeszcze, bo tam zaślepianie tej rzeczywistości idzie łatwiej, ale przy takich sprawach backendowych, no to ja czasami jak otwieram niektóre miejsca i zobaczę, jakie są wianki porobione, żeby, nie wiem, coś tam, jakąś bazę zastąpić czy coś, no to już nie, raz, że nie testy jednostkowe mi mówią, wmawiają, że są, a dwa, to żadna dokumentacja. Także z tym uważajcie, z tymi dwoma ostatnimi rzeczami, czy religia i dokumentacja, trzeba po prostu uważać. No, to teraz tak przejdziemy sobie trochę do takiego mięcha. Ale jeszcze zapytam was, czy wy macie jakieś pytania do tych takich rzeczy związanych z czym testy są, czym nie są? Coś wam się nasunęło tu w międzyczasie? Ja mam generalnie takie pytanie, że mówisz, że testy nie są religią, tak? Więc też co masz na myśli, że chodzi ci o to, że religia w firmie testy, więc stosujemy testy do wszystkiego, zawsze. I tu jest kwestia to, że nie stosujemy po prostu testów tam, gdzie ich nie potrzebujemy? Czy w jaki sposób się odnosisz do tej religii? Bo nie do końca rozumiem, co miałeś na myśli. No to sobie sam w sumie odpowiedziałeś. Ja miałem na myśli to, żeby po prostu spotykać się, nie mówię nie w firmach, ale w projektach, bo ja tak bardzo patrzę z perspektywy projektów, bo jestem pracuję dla dużej korporacji, tych projektów są dziesiątki, tam są różne zespoły, różni ludzie i z tymi ludźmi mam styczność, gdzieś tam czasami jestem poproszony o jakąś pomoc czy coś takiego i widzę, że dla niektórych to po prostu powiesiliby mnie za to, że ja tam, nie wiem, zasugerowałem, dobra, no to zrób, bo leży, soft leży, nie wstaje i tam nagle miliony osób dzwoni, no kurde, no to musi już działać, nie? A on tam mówi, nie, ja tu muszę napisać wszystkie teraz testy do tego i to tam pojutrze będzie. To weź to tam sfiksuj, spaczuj i napisz te testy, nie? Ale niech to na początku działa, tak? O to mi chodziło. Kubek dla ciebie. Aztekowy. No, to teraz musimy jeszcze sobie powiedzieć o tym środowisku uruchomieniowym. Ja już wspominałem o tych moich przygodach z dotnetem. I tak patrząc z perspektywy czasu, jak to się zmieniało wszystko, gdzie naprawdę tego na początku nie było, no to ja uważam osobiście, że w tym momencie no to macie super, nie? No, kiedyś to może jakieś stare Fiaty, ale teraz macie Mercedesy i to naprawdę ułatwia życie, tylko brać i korzystać. A jakie środowisko wybrać, co i jak, no to na rynku jest tego tyle, że ciężko wskazać, czy to ma być jakaś Karma, czy Jasmine, czy Mocha, czy Jest. Kto co potrzebuje, dla kogo co się wydaje łatwiejsze, no bo cały czas pamiętajcie o tym, to ma wam pomóc, czyli im dla was coś jest łatwiejsze, dostępniejsze, to wy tego używajcie, a nie bo ktoś gdzieś tam napisał, że lepiej tego, bo coś. Także ja nawet nie będę, no. Do czego? Do małych projektów. No cokolwiek. Naprawdę, wierz mi, dla małych projektów
cokolwiek nie wybierzesz, możesz sobie nawet asercję pisać w pliku, byleby odpalenie tego pliku i tych asercji nie było dla ciebie problemem i żebyś nie musiała na tym poświęcać czasu. Bo o to chodzi, że to środowisko ma wam pomóc przyspieszyć development, a nie żebyś... Ale masz na myśli, znaczy ja podając wycenę, ja zawsze, proszę, kubeczek dla ciebie. Oj nie, ja nie dewelopuję więcej niż pół etatu, czyli moje zadania muszą się mieścić w 4 godzinach. Czyli ja staram się oddawać zawsze każde zadanie codziennie, także na te 4 godziny, na testy. Ciężko mi powiedzieć, ile mi to zżera, bo ja te testy piszę na bieżąco. No to weźmy 8. Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć, bo ja je piszę na bieżąco i naprawdę bardzo dużo piszę, bo ja piszę testy, nie? Tak się przyznam wam, ja testy piszę. Nie zawsze tam, ja nie jestem jakimś purystą TDD, o czym później powiem, ale w większości moje testy pojawiają się na początku. Także nie wiem, nie wiem, czy to nie jest 50% tego czasu. Tylko że ja pisząc testy szybciej wykonuję zadania. Ja w swojej opinii uważam, że osoba, która pisze, robi to płynnie, zgrabnie i wejdzie w taki flow, w którym pisze te testy, to szybciej wykonuje zadania, szybciej te zadania dostarcza i szybciej to dewelopuje. Bo fokusujesz się na tym, jak to ma wyglądać, jak to mam zaprojektować, a nie na wszystkim dookoła. No bo wiadomo, przełączam na przeglądarkę, aha, no to tam mi się wczytuje, to hop, na zakładkę doczytam coś i scrolluję. Także no to pozwala się naprawdę sfokusować na pracy. Że wybór należy do was, co? Czy to właśnie karma, jasmine, czy inne języki, jakieś javowe sprawy, jakieś mokito, JUnity, SNG, whatever. Co wybierzecie, to już, tak jak mówiłem, musi wam pomóc. Dobra, powiemy sobie trochę, tak przygotowałem, o test doubles, czyli takich metodach, obiektach symulujących rzeczywiste zachowania naszych metod, obiektów w kontrolowany sposób. Ja powiem wam tak, różnice są subtelne, bo tam jest kilka typów, różnice są subtelne. Jeżeli ktoś chce zacząć, to uważam, że nie powinien się skupiać na tym, oj, czy ja muszę tu zrobić, nie wiem, stuba, czy to już jest, tu powinien być mock, czy coś jeszcze, czy nie? No po prostu piszcie, nie? Piszcie tak, żeby to wam, mówię na starcie, bo ja na przykład zaczynając z testami miałem mega opory. Dla mnie w ogóle to wszystko było jakimś bullshitem, jak wszystko to jest to samo, nie? I miałem problemy, duże opory, żeby pisać. Ale wiecie, tam presja otoczenia, te sprawy, mówię, kurde, trzeba gonić, no, trzeba ten temat zgłębić i może coś z tego faktycznie będzie. Także na koniec wam po prostu powiem 2-3 zdania, co z tego wybrać najlepiej na samym starcie. W każdym bądź razie, wracając do tej naszej układanki, która się tu nam pojawia już któryś raz, w środowisku uruchomieniowym, to nasze test doubles to ma być wszystko wokoło, czyli wszystkie chcemy w jakiś sposób zrobić jakieś wydmuszki, atrapy, które pozwolą nam wyizolować naszą klasę od całego systemu, klasę, funkcję, ją uruchomić szybko, bo nie będzie trzeba sięgać do żadnych zasobów i będą nam dawać odpowiedź bardzo szybko, czy to robi to, co my byśmy chcieli, czy nie. I tak jak mówiłem, mamy parę typów. Jednym z nich, najprostszym, ja uważam takim basic, jeżeli ktoś zaczyna, to najlepiej coś takiego. To są tak zwane fake objecty, czyli załóżcie sobie sytuację, nie wiem, taka prosta. Tu jest akurat, to może być i backend, może być i front, ale pomyślcie sobie, macie jakąś kawałek kodu, który korzysta z local storage. No w środowisku nieprzeglądarkowym, czyli jeżeli uruchamiacie testy z konsoli, a tak z reguły jest, czy gdzieś tam z IDE, no to nie ma, no i co, i szukać frameworka, który mi zamokuje local storage,
No przecież to są dwie linijki kodu, prawda? W takim najbardziej, takiej, mówię, uproszczonej mega postaci. No to ja na czas testów mogę stwierdzić, że jeżeli to jest jakaś lekka implementacja, sobie jej po prostu zaufam i taki fake object sobie stworzę. Żeby nie tracić czasu na jakieś takie inne dziwne rzeczy i może dobrze, może nie, ale jak ktoś zaczyna przygodę, to jest 80%, co jest wytwarzane, takie fake objecty. Wszyscy to później nazywają moki, wszystko jest mokiem, o tym też będziemy jeszcze rozmawiać. Ale tak, coś takiego się nazywa fake object, jest, warto wiedzieć i nie trzeba się tego wstydzić, że ja nie użyłem jakiejś biblioteki czy coś takiego, tylko naklepałem tam jakiś kawałek kodu szybko, bo to idzie zrobić szybko. Także nie ma się co wstydzić. No, spies, szpiedzy. Czasami jest tak, to jest taki przykład, mam jakiś data input, on przyjmuje jakiegoś on-change i ten on-change po prostu ma być wywołany, kiedy coś się tam zadzieje. Tu już nie ma kawałka, jak się to tam zadzieje, żeby nie mieszać tutaj jakąś konkretną biblioteką, ale załóżmy, że mamy komponent. Dużo ludzi z was pisze w Reakcie, bo tak parę przykładów tutaj będzie w oparciu o Reacta. Ktoś pisał? Ło, jest nas dużo. To jest akurat wykorzystana biblioteka Sinon. To był taki na takim slajdzie, jak ktoś pamięta, tam ze środowiskami przed chwilą, to był tam taki facet z brudką. To jest biblioteka właśnie, która zapewnia nam obsługę test doubles. Warto sobie zajrzeć, mega przydatna, szybciutka, prościutka. Dwóch te feature'ów, już dla bardziej, że tak powiem, zaawansowanych testerów, to się przydaje później. W każdym razie, co mają nam dać tacy szpiedzy w odpowiedzi? Tak jak mamy tutaj, przekazuję jakiegoś on-change'a do date input'a i on tam gdzieś jest wykonany w ramach swojego tam jakiegoś cyklu życia, nie wiem, coś się zadarzyło, ktoś wybrał datę, no i ten on-change jako taki event ma się gdzieś wykonać. Ja chcę, mnie nie interesuje, z jakimi parametrami w tym teście, i mnie interesuje w tym teście to, żeby on się wykonał. No to właśnie szpiedzy potrafią nam to powiedzieć, czyli mogę sobie sprawdzić tutaj, Sinon nam daje takie rzeczy, czy został wykonany, raz i czy został wykonany z parametrem takim, jakbym chciał. Tutaj akurat jest instance of, ja nie lubię tego robić w testach, ale napisałem, jak ktoś mnie tam wytarga za uszy, żeby pokazać, że można, ale tylko tak szkoleniowo, żeby pokazać, że można dobrać się też i do wartości, jaka została przekazana do tego. Czyli my tak naprawdę szpiedzy pozwalają nam, dają nam takie API do tego, żeby zbadać, czy nasza zależność, czy jakaś funkcja, też niekoniecznie zależność, ale jakaś funkcja została wykonana. No tu równie dobrze moglibyśmy dać przypadek, że nie wiem, że tak bardziej backendowy, że mamy jakąś klasę, która ma metodę wyślij maila i ona gdzieś w tym wyślij maila korzysta z jakiejś innej biblioteki. No i my moglibyśmy tą bibliotekę w prosty sposób sobie takim szpiegiem zrobić taką atrapę i tylko sprawdzić, czy jest wywołana, bo nas nie interesuje testowanie tej biblioteki, tylko przetestowanie naszego kodu. Dalej mamy stuby. To jest taki też coś podobnego, co mieliśmy przed chwilą, tylko tam nie mieliśmy wpływu na to, przy szpiegach nie mieliśmy wpływu na to, co jest zwracane. A przy stubach chcielibyśmy mieć możliwość zdefiniowania, co, tu akurat macie fajny przykład też z Sinona, daje nam takie API, że mogę sobie powiedzieć dla konkretnych argumentów, co ta moja atrapa będzie robić. Tutaj jest, można powiedzieć, też kawałek tak propsy, to tak po reaktowemu, nie? Mam jakąś funkcję, jakiś kawałek klasy tutaj wyciąłem, która wywołuje jakąś funkcję load items. No i ja ją chciałbym zrobić dla niej jakąś wydmuszkę, bo to będzie gdzieś też do jakiegoś komponentu przekazane. I mówię, że jak w tym komponencie podczas tego scenariusza testowego ktoś mi wywoła load items, to dla argumentu 0
pusta lista dla jedynki dwie. Ja już wiem w dalszych testach, jak to się zachowa, mam to zdefiniowane, nic mnie nie boli. No i moki, nie? Tak moki mówią wszyscy, że to tak w sumie to mamy moki, robimy moki, a mok to takie połączenie trochę, no może definicję moglibyśmy sobie, bo jest śliska tutaj trochę przegadać, ale najważniejsze, żebyście zapamiętali, że to jest taki połączenie szpiega ze stubem i cześć i tyle. Kiedy się stosuje, a kiedy nie. Ja bym powiedział, że jeżeli, tak starałem się tutaj ubrać, że jeżeli mam jakiś większy obiekt, w którym muszę parę rzeczy zamokować, no zamokować, się złapałem, miałem tak nie mówić, że chciałbym gdzieś właśnie umieścić parę rzeczy, żeby działało inaczej, no to właśnie ja robię wtedy moka, no tak to z reguły szpiedzy, stuby, pojedyncze funkcje z reguły się testuje, także tyle, jeśli chodzi o moki. No moki widzicie, to samo, co mieliśmy tam, że... A, jeszcze tutaj Sinon nam dostarcza takie fajne API, bo to też jest od niego, że definiując sobie takie to, co się, tego, co się spodziewamy przy mokach, mogę powiedzieć, że mokując od razu, mogę powiedzieć, że chcę, żeby tam get all z tego obiektu wykonało się tylko raz i zwróciło i zwracało coś takiego, nie? Tam później mam, że expect powinno się wykonać dwa razy, ten proces powinno się wykonać dwa razy z argumentami 1 i 2. I na końcu takie magiczne mock verify i Sinon za mnie robi to wszystko, co ja już tutaj zdefiniowałem wcześniej, czyli mockując, tworząc tego mojego mocka, od razu mogłem mieć wpływ na wynik, nie muszę już pisać asercji. Także też bardzo fajne. No, ale chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, że tak naprawdę na początku, jeżeli zaczynacie przygodę, to po prostu są jakieś zależności, nie wiecie co i jak, no to twórzcie jakieś atrapy, fake objecty. Sinon Spy jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, żeby testować, czy coś tam się w ogóle wywołało, bo to nie jest powiedziane, że wy od razu usiądziecie i nagle będziecie zasuwać z testami, także wszystko przetestujecie. Czasami chociaż raz, dwa testy i dzisiaj teścik jeden, jutro drugi i to się naprawdę przyda, wejdzie w krew. Dobra, mówiłem, że będzie optional i tak na start, nie? Z mojej opinii, według mojej opinii, co powinniśmy i w jaki sposób testować. Jeżeli macie opory przed testowaniem, nie wiem, projekt nie nadaje się do tego, bo nie każdy się nadaje przez tam bez zmian do tego, żeby od razu testować, no to proste funkcje. Jeżeli piszecie jakąś prostą funkcję, no to dla ćwiczeń chociaż, nie? Jeżeli nie piszecie, spróbujcie sobie napisać teścik. Tutaj wspomniany optional, mówię, implementacja na dwie linie. No testujmy. Jeżeli są proste rzeczy, a nie testowaliście wcześniej, to może zacznijcie tak, żeby się nie rzucać od razu na coś dużego i się nie zniechęcić. No jeżeli mamy jakieś publiczne funkcje, API, to testujmy tylko te publiczne funkcje. Wierzcie mi, widziałem mnóstwo deweloperów, mnóstwo kodu, mnóstwo testów, którzy, zwłaszcza w Java, gdzieś tam abstrakcją coś wyjmowane, testuje się jakieś prywatne rzeczy. Ja się zawsze zapytam, po co? No bo jeżeli jest prywatne, to będzie przetestowane, jeżeli publiczne API jest przetestowane. A jeżeli jest nieużyte w publicznym API, to po co to tam w ogóle jest? A jest mnóstwo, zwłaszcza jak się czasami JS-owe pliki przegląda, to jest mnóstwo funkcji, które są po prostu function, nie daj Boże jeszcze export jest jakiś, to nie wiadomo czy użyte, a z reguły nieużyte. Także publiczne funkcje i API warto przetestować. No i na takim starcie uważam, że powinniście testować to, co uważacie za słuszne. Jeżeli macie opory, to testujcie to, co uważacie za słuszne, to, co wam się wydaje, że powinniście, no bo to wam pozwoli zacząć, zdobyć jakieś doświadczenie i zrobić krok dalej. No przede wszystkim powinniśmy testować, nie przede wszystkim, ale też powinniśmy testować wyjście, jeżeli funkcja ma jakieś wyjście, coś zwraca, to może warto ją przetestować, aczkolwiek nie zawsze. Ostatnio ktoś mnie zagiął takim fajnym przykładem. Słuchaj, Marek, co powinniśmy przetestować? Mam funkcję toDate, która robi moment w jednej linii, moment z jakimś formatem. I co ja teraz powinienem testować
testować wyjście tego, tej funkcji, no bo chcę mieć pewność, że to zwraca mi datę dobrze sformatowaną. Znaczy się to robiło ze stringa do daty, nie? No i ja mówię, kurczę, wiesz co, no ale to zrobisz to samo, co zrobili ludzie od momenta, no bo oni to już przetestowali na milion sposobów, nie? A ty tylko tego momenta wywołujesz. To weź ty sprawdź tylko, czy ty tego momenta tam na pewno wywołujesz. No ale jak ktoś przyjdzie i napisze inną implementację. Tak spojrzałem i mówię, wiesz co, tak przyjdzie ten dzień, to się nad tym pochylisz. I to też taka nauka według mnie, żeby nie robić czegoś, jak przyjdzie ten dzień, nie? Przyjdzie, to przyjdzie, będziemy się zastanawiać. O, miało być niżej, uciekło. Wartości brzegowe. No często deweloperzy o tym zapominają. Jest jeden teścik, prosty i później lipa. No przetestujmy czasami jakiś, jak działa funkcja, jak przyjmuje parametry na nule, jakieś tam void zero, w sensie undefined i tak dalej, bo nie będziemy testować jakieś minimum, maksimum, to... No to lipa, o, voidy miały być i nule tutaj, w sensie wartości problematyczne. Warto, naprawdę warto o tym pamiętać. No i nie przepisujmy testowanego kodu. Nie róbmy czegoś takiego, że jeżeli ja mam funkcję, o, tu jest ta toDate, ale w innym kontekście, jeżeli jest tutaj ta funkcja toDate, to taki test, kto mi powie, co on w ogóle testuje? Co to testuje? No mam jeszcze... Format. A jeszcze jakieś odpowiedzi? Dla mnie to nic nie testuje, no bo ja robię to samo, to co funkcja. No to jak ja się tu pomylę, tam się pomylę. Bullshit. Nie przepisujcie testów, bo ja często widzę, że deweloper wyklei kawałek faktycznego kodu, wklei go do testu i sprawdza, czy wynik jest ten sam. No to mówię, no, to grubo. A wierzcie mi, to jest tak, to nagminnie to jest takie z perspektywy patrząc tego, bo ja dużo kodu czytam, nie? Ja teraz więcej czytam niż piszę. To tak 30% to jest właśnie coś takiego. No i warto się zastanowić, czy ja nie powinienem zacząć pisać testowalnego kodu, bo coś takiego jest mało testowalne, no bo dlaczego? No bo ja tutaj ten input muszę wziąć, czyli już w środowisku testowym musiałbym zamokować jakąś przeglądarkę, zamokować, zatrapę zrobić z przeglądarki, żeby mi dostarczała DOM dokument. No przecież to można byłoby gdzieś tam wyciągnąć tego input data i przetestować samą funkcję toDate. Czemu nie? Dobra, czas nas goni, ja tak muszę przyspieszyć trochę. A chciałem jeszcze powiedzieć o TDD. Ja nie jestem jakimś purystą, żeby ktoś mnie za chwilę zarzucił, że ja tam będę was tu namawiał na TDD, bo może to nie etap w waszym życiu. Ale postaram wam się przybliżyć i też postaram wam się pokazać może mylne pojęcie. To ja miałem wrażenie, że dużo ludzi myli, jak to powinno się odbywać, jak ten cały cykl TDD powinien się odbywać z tym, jak on faktycznie został zdefiniowany. A idea bardzo prosta. Piszemy testy na początku, czyli piszę test, sprawdzam, czy działa, nie działa, implementuję, wracam do testu, sprawdzam, czy działa, jest OK, no to jest moment na refaktoryzację i sprawdzenie, czy wszystkie testy działają. To takie kółko za chwilę, chyba mam na następnym slajdzie, o, mam, przełączę od razu. Takie kółko, które się kręci i tak się dewelopuje. Ja wam powiem szczerze, że to się sprawdza, tylko wszystko z głową nie zawsze działa. O, jak każda rzecz, to nie zawsze TDD nam zadziała, o czym też za chwilę. Przy czym, dlaczego ludzie mają problem według mnie z wejściem w ogóle w taki rytm TDD, z pisaniem testów w ramach tej idei? Dlatego, że dużo ludzi siada do problemu i próbuje od razu napisać wszystkie testy. Zaprojektować całe API, wszystko i później wziąć się za implementację, wrócić, śmiga, ticket odcięty,
i do domu, firehand. No to tak nie działa. Jeżeli masz komponent, tak na przykład ja to tłumaczę zawsze, klasa komponent i ja się nad nią zastanawiam, bo to TDD wymaga od nas dużej takiej zgłębienia wiedzy dziedzinowej, bo jeżeli jej nie mamy, to to nie jest dla nas. To nie napiszemy, utkniemy w jakimś martwym punkcie i nie przeskoczymy dalej. Że trzeba usiąść, zastanowić się, pomyśleć i teraz tak, stworzyć sobie taką listę testów do zrobienia w ramach tego, co robię. No i na przykład jak mam taki komponent, no to wiem na przykład, że nie wiem, że on powinien przyjąć powinien na starcie po zamontowaniu się gdzieś po wykonaniu wykonać jakąś funkcję. No to ja piszę tylko taki feature, test, taki obiekt, takiego kółka jest tylko na ten jeden feature. Później, że nie wiem, że on ma wyświetlić jakąś tam liczbę. No to całe takie kółko jest dla tego jednego feature'a. To nie jest tak, że ja piszę wszystkie testy i później stukam kod jak z kałasza i jestem zadowolony. Nie, 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 nie. To tak mała rzecz, o pani nam przysypia, nudny muszę być. Mała rzecz, kółeczko się zatacza i z powrotem. To nie jest tak, że, bo wierzcie mi, ja widziałem dużo ludzi, którzy próbowali i wieszali psy na tej idei, bo podchodzili do tego tak, że trzeba naklepać tych testów mnóstwo. To tak, nie, nie. Lista testów takich drobniutkich, nie? Nawet na tam, nie wiem, na jakąś tam pierdółkę i całe kółeczko zamykam. Jak ktoś sobie to takie, to już później nie tworzy, to wiadomo, ta lista to tam nie karteczka spisana, tylko gdzieś tam in memory, w pamięci, nie? Chociaż jak ktoś miał problemy, to może warto sobie rozpisać, jeżeli jest jakiś grubszy temat. Tylko jeżeli jest jakiś grubszy temat, to może trzeba go w ogóle podzielić na mieszanie, nieważne. Chodzi o to, żebyście pamiętali, że to jest taki cykl dla takich małych rzeczy, nie dużych, bo inaczej nie zaczniecie. Jakie są plusy? Przede wszystkim ja uważam, że jeżeli ktoś się przerzuci na TDD, to on naprawdę pisze takie, jeżeli chodzi o publiczne aspekty swoich metod i klas, ten design tego, jak to wygląda i tak dalej, jest naprawdę fajny. No bo się nad tym zastanawiamy, nie robimy tam jakichś rzeczy, nie usuwamy tego i tak dalej. No teoretycznie nie bez pokrycia, 100% pokrycia. Jeżeli dla kogoś to jest ważna rzecz, 100% pokrycia, no to jest plus. Wzrasta pewność zespołu, o czym już mówiłem, no bo naprawdę zespół, który działa w TDD, miałem porównanie, naprawdę jego pewność siebie, jeżeli chodzi o oddawanie, o w ogóle jakieś estymaty i tak dalej, jest większa. Obraz strachu przed refaktoryzacją i przyspieszenie developmentu. Przyspiesza, wierzcie mi, przyspiesza. A minusy? No, znajomość dziedzinowa. Jeżeli siadamy do problemu, nie mamy znajomości dziedzinowej, no to nie ruszymy. Możemy gdzieś utknąć w martwym punkcie i dalej nie pojechać. No i minus, że czasami się napisze coś, a to w ogóle później dalej okaże się, że okan dupy i usuwamy. Zdarza się, jest, no niestety. To jeszcze taki... compare to może z Java, ale nie mogłem wymyślić lepszego przykładu, to jest książkowy. Ja się spotkałem przy komponentach, że czasami tak miałem, że piszę komponent w TDD, napisałem, teraz kolejny feature piszę, fakt, test mi się nie wywala, bo ten komponent już działa tak, jak to powinno. W sensie moja poprzednia implementacja zadziałała. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jeżeli ja podszedłem do komponentu w taki sposób, że najpierw otestowałem coś takiego, później coś takiego, a na końcu chciałem pisać test dla tych, które są równe, no to niestety test przy takiej defaultowej implementacji, gdzie ja sobie coś po prostu wsadziłem, z automatu zadziała. No i co wtedy? No Tomek Kaczanowski w swojej książce napisał, że on woli na przykład zepsuć taki test. Zepsuć, zobaczyć, że jest błędny i wykonać, poprawić, czyli po prostu przez zepsucie rozumiem wpisanie tutaj, nie wiem, z czapy jakiejś liczby. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, aczkolwiek czasami jak widzę, że to jest jakiś trivial, to wiecie jak to jest, nie? Przymknę oko, udam, że nie widziałem. To też uważam, że jest słaba maniera. Dużo deweloperów mówi, że TDD, a w rzeczywistości tak nie jest, nie? W sensie okłamujemy sami siebie. Nie wiem po co, ale tak jest. No i teraz tak na koniec jeszcze trochę o rzeczywistości.
co z tym test coverage, czyli 100% pokrycia. Ja uważam, że to jest taka jakaś też marketing, dużo ludzi lubi, zapina jakieś sonary, sprawdza nas, czy mamy 100% pokrycie i później biznes mówi, mamy 100% pokrycia, jesteśmy ekstra zespołem, dajcie nam kolejny projekt. A jak to się ma do takiego faktycznego życia dewelopera? Nie wiem, dla mnie to żaden wymiernik osobiście. Co mi to powie, 100% pokrycia, ale jakie to testy, zawsze się zapytam. Także żadna wymierność. Dobre praktyki. Jeżeli nie piszemy, macie problem, żeby zacząć, to spróbujcie sobie zrobić tak. Poświęćcie, powiedzcie, słuchajcie, my musimy środowisko testowe jakoś to zbudować, dajcie mi jeden dzień. Jeden dzień powinien wystarczyć, 8 godzin. Chyba, że pani pracuje po 10, także da radę. I zacznijcie chociażby od takiej rzeczy. Nowy bug, nowy test. Czyli jeżeli coś wyleci, no to pisze test. Aczkolwiek, no wiecie, no czasami tam ktoś traktuje jako buga, nie wiem, jakieś CSS-owa rzecz, to jest tak sfiksowane, no to różnie bywa, ale pozwoli to zobaczyć skalę w waszych projektach, czy w ogóle piszecie testowany kod, czy to w ogóle da radę. Że jeżeli mielibyście zacząć, a nie piszecie, nowy bug, nowy test. No, ja uważam, że według tego, co ja oglądam, to wydaje mi się, że deweloperzy testują tylko proste rzeczy. Dużo, znaczy nie mówię, że wszyscy, ale bardzo często testuje się tylko proste rzeczy, a resztę po prostu się pomija. Na początku może fajne, jeżeli mielibyście zacząć, to tak róbcie. Jeżeli są opory, testujcie proste rzeczy, tak jak wcześniej mówiłem, ale koniec końców konsekwencje, no i trzeba by jednak skupiać się też na całym problemie. No i w rzeczywistości to jest tak, że testujemy kod innych osób, niby super, świetnie, ale tak naprawdę robimy to po fakcie, o TDD możemy zapomnieć, no i z reguły to się kończy, że przychodzi taki deweloper do mnie i mówi, słuchaj Marek, no nie da się, no trzeba wyrzucić, przepisać na nowo, ja mówię, stary, no nie przepiszemy tego na nowo, bo nie ma na to siana. Nikt się na to nie zgodzi, nie? Także musisz brąć ten madness, prostować go, no i weź tam, podejmij szabelkę i walcz. Ale tak z reguły jest. Wszyscy mówią, że wszystko mokują, tak? Mock everything. Chcecie mokować, mokujcie. Ja pamiętam taką prezentację właśnie, byłem parę ładnych lat temu na konfiturze. Wybrałem się na dwie prezentacje z testów. Jedną miał właśnie Tomek Kaczanowski, a drugą miał pan, którego nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywał. I podejście było takie, facet tam na początku, mock everything, 100% code coverage i w ogóle taki. Później przyszedł Tomek Kaczanowski, zupełnie odwrotnie, nie? Taki, widać, że takie podejście do testów można mieć dwojakie. I puenta tego jest taka, że tak jak z tym mockowaniem, chcecie to róbcie, nie chcecie to nie róbcie. Ważne, żeby to wam pomogło. No. Jak będziecie pisać nietestowalny kod, To jest właśnie ten fail, nie? Jeżeli już macie, chcecie pisać testy, pisać kod testowalny, to róbcie to. Większość deweloperów pisze nietestowalny kod, bo nie pisze testów i później jak się wchodzi do takiego projektu, to uzupełnienie jest problemem. Jest po prostu wtedy opór, żeby w ogóle zacząć pisać ten kod testowalny, bo jeżeli ja mam się teraz przetrzepać przez jakieś tam fuck-upy i mnóstwo rzeczy zmieniać, to mi się po prostu nie chce, a zaraz mnie ktoś tam pociągnie za uszy, że tak w ogóle robi. No, ode mnie to na tyle. Pytanie, czy ktoś ma jakieś pytania? Chciałby o coś zapytać. Brak pytań. To dziękuję, życzę miłego dnia.